Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Czy potrafimy sobie wyobrazić radość aniołów w niebie? Radość z powodu, że jakiś grzesznik się nawraca, że każdy z nas się nawraca. Jeżeli się nawracamy, sprawiamy Bogu, aniołom radość. Matka Boża, kiedy objawiła się w Fatimie dzieciom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, była smutna i poprosiła te małe dzieci, aby pomogły pocieszać Pana Jezusa. Pan Jezus jest smutny z tego powodu, że wiele dusz idzie do piekła, że tak wielu nie modli się, nie pokutuje w intencji właśnie zagubionych grzeszników. Łatwo jest nam narzekać, łatwo jest mówić, że jest ciemno, źle, ale z tego nic nie wynika. Mówienie o tym tylko sprawia, że jeszcze bardziej jest ciemno. Zawsze znajdzie się taka sytuacja, człowiek w takiej sytuacji może się znaleźć, że kiedy po prostu nagle zgaśnie światło w nocy i ktoś powie: no nie ma światła. To wszyscy widzą, że nie ma. Ważniejsze jest wstać, poszukać może zapałek, świecy i zapalić, zrobić trochę światła. I dzisiaj ci grzesznicy zbliżają się do tego światła. Słowo Boże jest nazywane lampą na naszej drodze, dla naszych stóp. Lampą, która prowadzi nas do nieba. Dzisiaj to Słowo Boże jest bardzo piękne. Święty Paweł w tym liście do Filipian pisze o różnych swoich, można powiedzieć, zaszczytach, zasługach, jakichś zdobyczach, ale to wszystko uznał za stratę. Nie za sukces, zysk, ale stratę. Ze względu na Chrystusa, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Zadajmy sobie takie pytanie: co jest dla mnie najwyższą wartością? Bo może jesteśmy, jeżeli Jezus Chrystus, czyli słowo poznanie w języku biblijnym znaczy miłość, pokochanie całym sercem, żeby jedynym Panem był tylko Bóg, Jezus Chrystus. Jeżeli inne wartości są ważniejsze, czy rzeczy, czy osoby, to wtedy rzeczywiście możemy być pogubieni, jak ta pogubiona owca, czy zagubiona drachma. Jednak Pan Bóg nie rezygnuje z nas. Każdy z nas może powiedzieć, jak Bóg w jego życiu interweniował, szukał go, dawał znaki, słowo.
I dzisiaj chcemy dziękować Panu Jezusowi za Jego miłosierdzie. Zauważmy, że faryzeusze, wcześniej kiedy był zaproszony nawet do przywódcy faryzeuszów, to faryzeusze mieli takie nastawienie, aby złapać Pana Jezusa na jakimś błędzie, na jakimś słowie, które potem można mu wytknąć. I tutaj dzisiaj wytykają mu, że spotyka się z celnikami, grzesznikami. Mają takie złe oko, widzą tylko zło. W Panu Jezusie nie widzą nic, co by mogło im przyjść z pomocą, aby się mogli nawrócić. Zaczynają patrzeć tak, aby to później się zamieni w prześladowanie. Sam święty Paweł, kiedy jeszcze był Szawłem, był gorliwym faryzeuszem, który w tej gorliwości wyrażał się, jako tu pisał, prześladowcą Kościoła. Prześladowca Kościoła zaczyna się od złego spojrzenia. Dostrzegam zło. Natomiast ktoś, kto dostrzega grzesznika tak jakby oczyma miłosiernymi, oczyma Pana Jezusa, to też potrafi, kiedy ten grzesznik się nawraca, razem z Panem Jezusem się ucieszyć. Tak naprawdę większą radością jest doprowadzić kogoś do Chrystusa, niż samemu tylko przyjść do Chrystusa. I tego doświadczał też święty Paweł. W innym miejscu też napisał: zawsze radujcie się w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech wasza radość będzie znana. Ta radość jest znakiem, że uczestniczymy już w niebie, że to niebo zaczyna się tutaj na ziemi. Jeżeli potrafimy, pomimo różnych trudności, przeciwności, egzorcyzmować sytuację poprzez taką Bożą radość, poprzez Boży humor, to rzeczywiście jakbyśmy już żyli nie do końca w tym świecie. I dlatego wtedy jest osobą wierzącym, nawet to przyznają ateiści, o wiele łatwiej pokonywać różne trudności. I psycholodzy amerykańscy też to odkryli, że na przykład kiedy przychodzą nieuleczalne choroby, to osobom, które mają głęboką wiarę, o wiele łatwiej przyjść z pomocą niż osobom, które się szybko załamują i nie mają na kim się oprzeć, nie mają przed sobą Boga. Dzisiaj prośmy, abyśmy też umieli przyjść i chcieli przychodzić z pomocą tym, którzy się pogubili. Najpierw sami prośmy o takie bycie przy Chrystusie, aby nas Chrystus ciągle odnajdywał na tych naszych czasem pokręconych drogach i sprowadzał na właściwe, a potem, żebyśmy my mogli pociągać innych. Bo takim znakiem bycia blisko Chrystusa jest to, że inni mogą przez nas poznawać prawdziwe oblicze Chrystusa. Niech ta Eucharystia wspomoże nas w tym takim zjednoczeniu z prawdziwym Chrystusem.